Szanowni Państwo, witam Państwa na konferencji prasowej Młodej Lewicy zapowiadającej Kujawsko-Pomorski Okrągły Stół wokół zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Szanowni Państwo, zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży to bardzo ważny temat, który chcemy w końcu poruszyć w Kujawsko-Pomorskim. Nie tak dawno temu Lewica zorganizowała okrągły stół w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej, w którym mówiliśmy razem z ekspertami i ekspertkami o rozwiązaniach dla psychiatrii dziecięcej i dla psychiatrii skierowanej w stronę młodzieży. Mówiliśmy zarówno o problemach dzieci i młodzieży w szkole, ale także o systemie, niewydolnym systemie, który niestety obecnie nie zaspokaja potrzeb młodych osób. Rozmawialiśmy o raporcie Fundacji GrowSpace, która również będzie obecna na naszym kujawsko-pomorskim okrągłym stole, o raporcie, który mówi o alarmujących statystykach, o ponad 2000 prób samobójczych w samym 2022 roku osób młodych, ale także dzieci, o czym rzadko się mówi, że także to właśnie dzieci w wieku czy pierwszej klasie podstawówki, czy także w wieku przedszkolnym potrafią targnąć się na swoje życie. Te statystyki zostały podane również dla województwa kujawsko-pomorskiego. Tutaj aż kilkadziesiąt prób samobójczych młodych osób, które zostały przez policję zapisane w swoich statystykach. A pamiętajmy, że to nie są jedyne próby samobójcze, które niestety mają miejsce, czy w naszym województwie, czy w naszym państwie. Ja również niestety mam doświadczenie samobójstw wśród swoich znajomych, również mam doświadczenie prób samobójczych i szukania pomocy dla moich znajomych. Chciałbym, aby system gwarantował im pomoc, ale także bezpieczeństwo w szkole czy bezpieczeństwo we własnej rodzinie. Chciałbym, aby system nie kazał im czekać 2 lata na terapię, ani nie gwarantował im miejsca na korytarzu w szpitalu psychiatrycznym. Dlatego spotykamy się 22 maja o godzinie 11 na pierwszym piętrze w restauracji Loft na okrągłym stole dla województwa kujawsko-pomorskiego. Zapraszamy na ten okrągły stół zarówno wszystkie młodzieżowe rady z województwa kujawsko-pomorskiego, również na nowo zreaktywowaną Młodzieżową Radę Grudziądza, także Sejmik województwa kujawsko-pomorskiego młodzieżowy, ale także zaprosimy oczywiście władze wojewódzkie, władze tutaj z miasta Grudziądza, ale także władze szpitala, tak aby ten okrągły stół był jak najbardziej różnorodny, abyśmy mogli jak najwięcej rozwiązań przygotować, ale także, aby przede wszystkim ten głos młodych osób, których on przede wszystkim dotyczy, był jak najbardziej słyszalny i aby te wszystkie problemy, które ma młode pokolenie, zostały jak najbardziej dobitnie powiedziane, ale także oczekiwania właśnie względem systemu otwartego. Z czego waszym zdaniem wynika to, że ta kondycja psychiczna młodych ludzi i dzieci i młodzieży tak się pogorszyła, że dochodzi do takich rzeczy, o których pan mówi? Czy diagnozowaliście, co się stało w ostatnich roku, dwóch, trzech, że tak dużo o tym się mówi? Tak, nasze pokolenie niestety żyje w czasach tak zwanego kryzysu, czym ja również zajmuję się obecnie badawczo na mojej uczelni wspólnie z wykładowcami. Żyjemy w czasach kryzysu, czy to jeśli chodzi o pandemię koronawirusa, czy jeśli chodzi o kryzys klimatyczny, czy jeśli chodzi o wojnę za naszą wschodnią granicą, to wszystko wpływa na młode osoby w tak dużym stopniu, że mamy obecnie, że tak użyję takiego kolokwializmu, pandemię depresji wśród młodych osób, pandemię prób samobójczych, ale także samobójstw. I to jest kwestia, którą musimy rozwiązać, ale niestety właśnie te kryzysy coraz bardziej, coraz częściej występują, coraz nowsze te kryzysy niestety mają miejsce. Czy to kryzys klimatyczny, który coraz bardziej postępuje, a raczej nie zapowiada się na razie, aby nasi rządzący w końcu wzięli odpowiedzialność za politykę klimatyczną. Wojna z naszą wschodnią granicą również była bardzo dobitnym
takim momentem dla młodych osób, zwłaszcza, że część także moich znajomych miała po prostu rodzinę za naszą wschodnią granicą w Ukrainie. I ten strach właśnie o swoje życie, o życie bliskich potęguje te uczucia. I niestety to system musi zapewnić jak najbardziej odpowiednią pomoc dla młodych osób. Rozumiem, że czujecie, też czują ci młodzi ludzie, zderzenie się z taką ścianą, że nie ma pomocy takiej, której by oczekiwali. Tak, jak najbardziej. Niestety, czy ceny prywatnych psychologów czy psychiatrów to jest rzędu 200 zł za wizytę, to jest dla wielu młodych osób po prostu próg nie do przeskoczenia, zwłaszcza z biedniejszych rodzin. Ale także, jeśli ktoś chce pójść na terapię na NFZ, 2 lata potrafi czekać na to, żeby rozpocząć terapię, która przecież same jeszcze kilka lat będzie trwać. To jest okres często, którego młoda osoba nie może przeczekać po prostu i przez to właśnie mamy również tyle prób samobójczych, ponieważ nie ma żadnej innej opcji. Także to, o co również my postulowaliśmy jako Młoda Lewica, to psycholog w każdej szkole. To jest właśnie zapewnienie tej potrzeby pomocy na jak najbliższym młodej osobie poziomie, aby w swojej własnej szkole mogła z tej pomocy skorzystać. Rozumiemy, że są pedagogowie, jednak oni często po prostu są osobami, które albo dopinają obecnie swój etat, albo po prostu nie mają odpowiedniego przeszkolenia, akurat jeśli chodzi o psychiatrię czy psychologię, zwłaszcza dzieci i młodzieży, gdzie trzeba bardzo delikatnie również podchodzić do niektórych kwestii. Dlatego chcielibyśmy, aby ten psycholog był w każdej szkole dostępny. Tak. I rozumiem, że zaproszenia dopiero wysyłacie, nie wiecie jeszcze, kto będzie uczestniczył, to w tej chwili dopiero się rozkręca. Tak, tak, dzisiaj właśnie startujemy z zaproszeniami, natomiast już wiemy, że będą na pewno przedstawiciele Instytutu Przeciwdziałania Wykluczeniom. To jest Kujawsko-Pomorska Fundacja, która prowadzi również telefon zaufania dla mężczyzn, na przykład w Kujawsko-Pomorskim, ale również robi inne projekty. Na pewno będzie Fundacja Grow Space, która publikowała raport właśnie o tym, ile mamy prób samobójczych i samobójstw wśród dzieci i młodzieży w Polsce, ale także będą inne organizacje na pewno z porozumienia Tak przeciwko prewencji suicydalnej, która obecnie działa po to, aby wprowadzić zmiany systemowe dla Polski właśnie, aby przeciwdziałać samobójstwom.